Anna Czerwińska-Rydel. Moja babcia kocha Chopina. Rozdział 7. Urodzinowy Mazurek. W rolach głównych Maja, Alicja Antoniak, tato, Kasper Mąka oraz babcia Wandzia, Magdalena Baranowicz. Dzisiaj jest 1 marca, urodziny Fryderyka Chopina. Babcia powiedziała, że zaprasza z tej okazji mnie, moją mamę i mojego tatę na koncert i przyjęcie. Wyobrażacie sobie? Na to przyjęcie przygotowywałyśmy z babcią pewną niespodziankę, ale nic wam nie powiem, musicie być cierpliwi. Ciekawa jestem tylko, co babcia ugotuje, bo przecież moja babcia nie lubi gotować i nie umie piec ciasta. Mama też jest zdziwiona. Mówi, że babcia dawno nie wyglądała tak młodo i wesoło. Kupiła nawet dla babci kwiaty i pudełko czekoladek. Tylko tata uśmiecha się i nic nie mówi. Ale z tatą to już tak jest. Nie mówi, a jak nagle coś powie, to wszyscy są zaskoczeni. Jedziemy więc do babci, która otwiera nam drzwi. Wygląda niesamowicie, mówię wam. Ma piękną czarną sukienkę i perłowe koraliki. Kiedy wchodzimy do środka, czuję jakiś dziwny zapach. Babciu, pytam, bo nie wierzę, że to może być prawda. Czy u ciebie pachnie ciasto? A tak, Maju, upiekłam dziś wyjątkowe ciasto. Babcia Wanda tajemniczo się uśmiecha. Z okazji waszego przyjścia i urodzin Chopina oczywiście. To ciasto nazywa się... Mazurek! Krzyczy tata, bo babcia właśnie wnosi do pokoju okrągły plecek z różową masą na wierzchu, na której czerwonym lukrem narysowane jest wielkie serce. No właśnie, mówi z dumą babcia i stawia ciasto na stole. Będziemy jeść urodzinowy mazurek Chopina i słuchać jego muzyki, ale wszystko po kolei. Mama uśmiecha się i wielkim nożem zaczyna kroić ciasto. Tata nalewa herbatę do filiżanek, a babcia mruga do mnie i prosi, żebym na chwilę przyszła do kuchni. I co, Maju, gotowa jesteś? Zagramy im? Pyta mnie tajemniczym szeptem. Tak, babciu, tak jak ustalałyśmy. Mówię i też puszczam oko. Wchodzimy więc z babcią do pokoju i otwieramy fortepian. Siadamy przy nim obie, każda na swoim krześle i zaczynamy grać. Babcia nauczyła mnie melodii mazurka Chopina, a sama gra akompaniament. Wychodzi nam to całkiem nieźle, chociaż ja się trochę denerwuję. To przecież mój pierwszy koncert. Kiedy kończymy, kłaniamy się razem z babcią, trzymając się za ręce. Mama i tata klaszczą bardzo głośno, a tata krzyczy brawo, brawo, bis. Wtedy mama podchodzi do mnie i przytula mnie bardzo mocno. Siadam koło niej na fotelu, a babcia rozpoczyna swój solowy koncert. Gra mazurki, polonezy, nokturny i walce Chopina. A ja słucham i przytulam się mocno do mamy, bo jestem bardzo szczęśliwa. Mówiłam wam już, że moja babcia kocha Chopina, ale nie mówiłam jeszcze, że ja też.